Dzień dobry, witajcie dziewczyny ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was, słuchajcie, z haulem. Zamówiłam już, słuchajcie, no będzie około półtorej tygodnia temu, jak nie lepiej, zamówienie z Sinsay. Mam tutaj trochę takich nowych rzeczy, jeżeli chodzi o kolekcję jesienną. Natomiast te rzeczy, które Wam pokażę, to one nie są aktualnie z tych nowości teraz, tylko jeszcze wcześniej, bo słuchajcie, w Sinsay to normalnie cały czas jakieś nowości przychodzą. Więc dzisiaj tak pomyślałam, że wybiorę sobie takie fajne dwie stylówki, które widziałam na modelkach. I na samym końcu założę te stylówki, porównamy sobie, kto lepiej wygląda, czy modelka, czy ja. Tak, ale wiecie co, to jest tak bardziej pod tym kątem, że właśnie modelki w głównej mierze, ogólnie na stronach takich typowo sieciówkowych, to są naprawdę mega szczupłe dziewczyny, także jestem ciekawa, czy na mnie te stylówki też będą tak fajnie wyglądać. Na samym początku pokażę Wam kamizelkę, bo ja ogólnie bardzo lubię kamizelki. Jeżeli chodzi o kamizelki, to słuchajcie, ja mam jedną taką kupioną kiedyś, lata temu w jakimś outlecie. Tutaj mam czarną, bardzo fajną kamizelkę. One są też dostępne w kolorach chyba beżowych, o ile sobie dobrze przypominam. Fajna, bo jest długa. Ma tutaj taki sznureczek właśnie taliowany, żeby sobie zaznaczyć talię. No i ma oczywiście kaptur, co ja w kamizelkach naprawdę bardzo lubię. Także tu mamy kamizelkę. Zaraz ją będę zakładać. Kolejną rzeczą... O Jezu. Kolejną rzeczą są... Nie, to jest ta spódnica. Aha, okej. Nie powiem, bo ja myślałam, że to jest spódnica taka, wiecie co, a la jeans, a ona jest po prostu materiałowa i ja sobie wzięłam w rozmiarze L. Tu mi się obrało, słuchajcie, z kartonu, no. Tak, bo te ciuchy są w żadne worki nie włożone, tylko tak, wiecie, w karton i nakryte są jeszcze papierem. Także fajnie, no, spódnica wygląda w ten oto sposób. Ma takie właśnie rozcięcie i myślałam, żeby ją fajnie zestawić właśnie może z jakimiś botkami, także jestem jej bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o spódnicę. Ja Wam, wiecie co, postaram się linki zostawić do tych ciuchów na dole, z tego względu, że te metki są, widzicie, bez cen. Jak zamawiacie online, to w dużej mierze właśnie te ciuchy przychodzą takie jeszcze niewycenione, że tak powiem. Okej, wiem, kojarzę. Zamówiłam bluzeczkę, ta bluzka mi się bardzo podoba, z tego względu, że słuchajcie, ona ma ten dekolt taki jakby kwadratowy. Wzięłam bluzkę w rozmiarze M, ale jak tak patrzę, to ona może być, no nie wiem, ładna jest. Będę mierzyć, także mam nadzieję, że będzie dobra. Materiał jest, widzicie, prążkowany. Powiem Wam, że fajna jakość. Fajna naprawdę jakość, jeżeli chodzi o materiał. On na pewno się nie będzie kulował i to nie jest taka, wiecie co, chyba czysta bawełna. No dobrze, kolejną rzeczą są body. I powiem Wam tak, wzięłam sobie je do ręki, one też są właśnie w takim beżowym kolorze. Materiał, nawet nie wiedziałam, że to jest taki śliski materiał. I jeżeli chodzi o dekolt, to też jest bardzo ładny, bo zobaczcie, dekolt się układa w coś takiego. I no tył jest taki dosyć, powiedziałabym, pełny, nie jest wycięty. Natomiast mam nadzieję i myślę, że przez to, że ten materiał jest taki, wiecie, solejący, nawet dosyć fajnie cienko jest szyty w tyle. No jestem ciekawa, jak one będą wyglądać. One też chyba były w dwóch kolorach, ale ja chciałam coś takiego jasnego, także ciekawe. Później mam koszulę. Tak, koszulę. Wzięłam ją w rozmiarze M. I słuchajcie, to jest koszula z dłuższym troszeczkę tyłem. O, tak się ona prezentuje. To jest minimalnie dłuższy tył. Powiem Wam, że bardzo fajna, natomiast ja chciałam coś takiego bardziej oversize'owego i ta M-ka wydaje mi się ogólnie taka dosyć mała, że podejrzewam, że ona na pewno będzie dopasowana, także zaraz będziemy mierzyć. Kolejną rzeczą są spodnie. Tak. I to też są... Nie, to też jest spódnica. Co ja? Widzicie, to już tak dawno zamawiałam, że ja nie pamiętam, co ja zamawiałam. Spódnica w rozmiarze M. Materiałowa właśnie tutaj z rozcięciem z przodu, teraz w ogóle jest faza na tego typu spódnice. No zobaczymy, patrzę. Ja nie wiem, czy ja się będę czuła dobrze w tej długości, ja lubię albo całkiem długie, albo całkiem krótkie. No i tutaj mam właśnie spodnie, to są spodnie beżowe. Imitacje mają kieszonek, materiał jest tylko taki, już czuję, że dosyć sztuczny, rozmiar L-ka. Coś takiego,
Dobra, będziemy zaraz mierzyć. O, to mnie chyba bardzo zaciekawiło, bo widziałam na stronie, że to jest właśnie taki materiał, coś, co ja lubię, czyli ta siateczka, nie wiem, o. Ta mega elastyczna siateczka i to jest sukienka w rozmiarze L. Powiem Wam, że oglądam to i tak z ciekawością oglądam, bo tak jak mówię, dawno to zamawiałam. Jeżeli chodzi o kolory, to bardzo fajne są te kolory i to jest sukienka, taka troszkę dłuższa właśnie. Ja ją myślałam z ramoneską i z bodkami wystylizować, ale ja ją będę mierzyć. Dekolt ma, o, coś takiego. Mam chyba drugą, dobra, tutaj mam drugą spódnicę, wzięłam tę spódnicę w dwóch rozmiarach. Dla porównania, która będzie lepsza, to sobie zostawię, złą odeślę, to znaczy oddam. To jest ta sama spódnica, tylko w rozmiarze M i wydaje mi się, że ta M-ka będzie dużo lepiej leżała. Wzięłam sobie również sweterek, ja bardzo lubię na jesień sweterki właśnie z tym takim półgolfikiem. Powiem Wam, że bardzo przyjemny materiał, mocno elastyczny i ja wzięłam w rozmiarze M. Dobra, widzę, że tu jest jakaś metka poklejona, tu pewnie były ceny ponaklejane, ale tego nie będę zdzierać teraz. W każdym razie M-ka, taka mała się wydaje, chciałam coś bardziej oversize'owego, więc zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. I słuchajcie, patrzcie, no to jest po prostu kolor zarąbisty, ale ten sweter jest, Boże, jaki gruby! O Jezus, to nie, ja go odeślę na bank, ale słuchajcie, tylko z tego względu, że ja lubię się ubierać na cebulkę i nawet właśnie zimą lubię nakładać koszulkę, jakąś bluzkę i nawet na to sweter, a ten sweter jest ogromniaście gruby, ale jaki piękny, zobaczcie na to, taki vintage'owy, babciowy. O Jezus, kojarzy mi się ten sweter, taka stylówka, wiecie, w górach, ferie, święta i tak dalej. Ten sweter, leginsy i takie grube skarpeciochy, włosy spięte, no naprawdę. Sweter mi się bardzo podoba, także ja zaraz go założę, zakładamy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda, bo jestem naprawdę ciekawa. Dobra, na pierwszy rzut idzie ta sukienka. Powiem Wam, że wzięłam rozmiar za dużą, M-ka by leżała zdecydowanie lepiej, z tego względu, że to jest materiał taki, wiecie co, elastyczny, to M-ka byłaby lepsza, ale nie podoba mi się ten dekolt. Sukienka sama w sobie jest tej długości. Myślę, że o, taka by była dużo lepsza. No i do tego mam tutaj właśnie te bodki, jeżeli chodzi o buty, no to są też z Sinseya. No dobra, sukienka jest naprawdę bardzo fajna. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli lubicie takie fajne sukienki, to takie właśnie dopasowane, elastyczne, wygodne, to ta sukienka ma naprawdę duży potencjał, natomiast ona, powiem Wam, że powinna być, no powinnam sobie po prostu najnormalniej w świecie wziąć mniejszą, bo jest zdecydowanie za duża. Podejrzewam, że S-kę, jakbym nawet S-kę wzięła, to by było znacznie lepiej. Także o, bardzo mi się podoba to, że nogi tak troszeczkę, widzicie, prześwitują przez tą siateczkę. No dobra, sukienka na pewno musiałaby być S-ka albo M-ka, a ja wzięłam L-kę. Dobrze, przechodzimy do kolejnej stylówki. Powiem Wam, że tak z gupa sobie dobrałam właśnie, jeżeli chodzi o tą koszulę i te spodnie. Spodnie, powiem Wam, że są bardzo wygodne, bardzo przyjemne. Nic tutaj ruchów nie krępuje. Ja sobie zestawiłam te spodnie właśnie z tą koszulą. Te rękawy oczywiście możecie, widzicie, tak podpiąć tutaj na drugiej ręce. Pokazuję Wam długość. Muszę Wam powiedzieć, podoba mi się ta stylówka, to jest taki, wiecie co, totalnie nie mój klimat, nie mój vibe, bo ja rzadko chodzę właśnie w takim połączeniu, ale bardzo mi się podoba, o, to właśnie koszula, o, koszula wygląda tak, tył jest troszeczkę dłuższy, więc do leginsów, słuchajcie, jak najbardziej możecie sobie założyć, natomiast ja bym na pewno nosiła z wkasaną właśnie jedną stroną, żeby tą sylwetkę wysmuklić. Do tego dobrałam sobie te mokasynki ze Stili i powiem Wam, że te buty są super. Nie patrzcie na moje białe nogi, bo ja, słuchajcie, nóg nie opalam w ogóle samopalaczem i naprawdę to źle wygląda. Natomiast jeżeli miałabym się tylko przyczepić do czegoś przy tych spodniach, to zdecydowanie bym bardziej wolała, żeby te nogawki były, słuchajcie, bardziej dopasowane. One są takie, widzicie, takie jakby lekko się rozszerzały ku dołowi, ale na to jak najbardziej myślę, że to nie byłby problem, gdybym chciała sobie je na przykład troszeczkę zwęzić. Szkoda, że tu nie ma kieszeni,
bo wtedy można by było sobie po prostu, wiecie, tak rękę fajnie włożyć, ale ogólnie zamysł spodni jest bardzo fajny, natomiast L-ka odstaje mi tutaj właśnie. Boję się, że M-ka byłaby, słuchajcie, no najnormalniej w świecie za ciasna, bo one tutaj bardzo fajnie leżą, są z takim mocno wysokim stanem, więc powiem Wam, że ta stylówka, połączenie tej koszuli, tych spodni i te mokasyny naprawdę super to wygląda. Dajcie znać, co sądzicie, i się zastanawiam, czy nie zostawić sobie tych spodni. Aczkolwiek musiałabym na pewno robić coś z tymi nogawkami, bo one mi się tak nie podobają. Jakby były, nie wiem, jak to teraz, o tak, o właśnie, sobie tu trochę podciągnęłam. Jakby one były delikatnie takie zwężane ku dołowi, to myślę, że naprawdę by to fajniej wyglądało. Koszula bardzo przyjemna. Zastanawiam się, czy sobie ją zostawić. No, powiem Wam, ciekawe, fajnie to wygląda. No dobrze, zarzuciłam sobie spódniczkę w rozmiarze M i M-ka zdecydowanie zostaje ze mną, L-ka jest za duża z tym rozcięciem. Tu mamy kieszonki, w pasie jest gumka, tutaj mamy jeszcze wiązanie, też sznureczki możecie sobie zawiązać, podoba mi się. Do tego sobie założyłam te kowbojki Sinsay i body, i powiem Wam, że body są naprawdę mega komfortowe i o dziwo też fajnie na pupie wyglądają, bo nic się za bardzo nie odcina. Oczywiście ja mam tutaj zupełnie dzisiaj nieodpowiedni biustonosz pod spodem, bo mam ten taki top z H&M-u. Tu musi iść coś gładkiego, żeby tutaj nic się nam nie odznaczało, ale bardzo mi się podoba dekolt, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że chciałabym, żeby te rękawy były dużo dłuższe, ale body są naprawdę komfortowe i najprawdopodobniej sobie je zostawię. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tym połączeniu. Ja może na tą, nie, kamizelkę sobie za chwilę założę. Spódnica bardzo fajna i bardzo komfortowa, także na pewno sobie ją zostawię. Bardzo mi się podoba to rozcięcie, aczkolwiek wiecie co, lepiej by było, jakby to rozcięcie było bardziej z boku niż z przodu. Nie wiem, co sądzicie. Nie wiem, czy mi tak troszeczkę proporcji nie zaburza ta spódnica, że może krótsze, sama nie wiem. Ale podoba mi się. Fajny materiał, widzę, taki porządny, taki mocno elastyczny, więc ona też się będzie bardzo fajnie rozciągać. No nie mogę patrzeć na te moje białe nogi, ale dobra, jest ok. Dobra, obwiesiłam się tutaj większością ciuchów jak choinka, ale powiem Wam tak, sweterek jest zarąbisty, zaraz Wam go pokażę. Kamizelka i spódnica. Spódnica, nie, to nie są moje, słuchajcie, klimaty, jeżeli chodzi o spódnicę. Ja wolę nawet do takiej stylówki założyć coś krótszego, bo mi to totalnie zaburza sylwetkę, się nie czuję, ale sama spódnica w sobie jest bardzo fajna, bo materiał nie jest elastyczny, więc tutaj fajnie trzyma brzuszek. Natomiast przejdźmy już do lepszej rzeczy, czyli kamizelki. Kamizelkę mam w rozmiarze M chyba. Super, że ją, słuchajcie, można tutaj związać sobie w talii, przez co możemy sobie modelować tą sylwetkę i ta sylwetka dużo lepiej będzie wyglądać. Podoba mi się ta kamizeleczka, zastanawiam się, czy sobie jej nie zostawić, a tamtą moją taką butelkową zieleń będę sprzedawać. Także tutaj mamy kamizelkę i sweterek jest w ogóle jakimś hitem. Sweterek, słuchajcie, jest po prostu rewelacyjny. Długie rękawy, co mi się bardzo podoba. Zastanawiam, bałam się, że mówiłam Wam, że on może być za mały, bo chcę oversize, ale on musi być fajny, taki dopasowany. Materiał jest bardzo elastyczny, podoba mi się ten szew tutaj na przodzie. Zastanawiam się nad S-ką, żeby on był bardziej dopasowany. Powiem Wam, że materiał jest naprawdę bardzo przyjemny na gołe ciało, jak najbardziej możecie nałożyć. Tutaj tylko jest ten półgolfik taki troszeczkę rozszerzony, ale myślę, że właśnie rozmiar S byłby taki bardziej dopasowany, także o tak wygląda całość, nie? Jak lubicie ten klimat, ten vibe, to jak najbardziej to połączenie jest super, natomiast ja mówię, że to nie jest mój typ spódnicy, więc nawet z tym rozcięciem musi być krótsze. Ja wolę krótsze, więc na pewno coś takiego będę szukać, ale powiem Wam, że sweterek musicie sobie zamówić. No i jeżeli chodzi, słuchajcie, o tą bluzkę, ona jest taka troszeczkę, powiedziałabym, no nie jest taka krótka. Śmiało możecie ją wkasać w jakieś spodnie i tak dalej.
Ja akurat teraz chodzę dzisiaj w tym secie z Ocean, więc no powiem Wam, że bluzeczka bardzo mi się podoba. Fajny jest ten dekolt, oczywiście nie ten biustonosz, będę powtarzać. Mega komfortowa, mega przyjemna i więc myślę, że ona ze mną zostanie. I ta bluzka, słuchajcie, dziewczyny była chyba jeszcze w czarnym kolorze, także no bluzeczkę Wam polecam. Ja bardzo lubię takie basicowe właśnie ciuchy. To jest, dziewczyny, idealna baza do stworzenia naprawdę bardzo fajnych, odjechanych stylizacji i jeszcze założymy sobie ten sweter. Powiem Wam, dziewczyny, że w tym swetrze to ja jestem zakochana! Jezu, wiecie co, w ogóle ja go wzięłam w rozmiarze L, żeby był taki duży, oversize'owy. Jest duży, jest oversize'owy. Mega, mega pozytywne kolory. Słuchajcie, ten sweterek jest po prostu przecudowny. Takie rękawy a la balloon. Powiem Wam, że do leggingsów naprawdę mega, bo jest taki dłuższy, więc do leggingsów śmiało możecie go zakładać i tutaj wszystko będzie fajnie wyglądać. Tak samo można go wkasać sobie, słuchajcie, w spodnie, w talię. No natomiast musiałabym brać, wiecie co, swój rozmiar, czyli S-kę albo M-kę, bo ta L-ka jest naprawdę taka ogromna, potężna. Zobaczcie na rękawy. No czy ten sweterek nie jest przyjemny? I założyłam go tylko na biustonosz i powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, że on nie gryzie. Więc na ten sweter, jak założycie sobie właśnie leginsy, jakieś botki albo takie sportowe, albo bardziej takie na słupku, założycie ten sweterek i założycie sobie nawet czarną kamizelkę, macie mega wypasioną stylówkę. Powiem Wam, że zastanawiam się, czy nie zostawić sobie tego swetra, a wziąć mniejszy rozmiar, mniejszy, bo on jest naprawdę ogromniasty. Ale czy ten sweter nie jest pozytywny? Że dziewczęta, ja będę kończyła dzisiaj ten haul. Jestem bardzo ciekawa, który ciuch Wam najbardziej przypasował do gustu. Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno te spódnice nie są dla mnie, jeżeli chodzi o długość, bo ja się po prostu w nich no najnormalniej w świecie nie czuję. Koszula i spodnie prawdopodobnie ze mną zostaną i na pewno będę chciała chyba, na pewno chyba, myślę nad tym, żeby sobie ten sweter wziąć w mniejszym rozmiarze, bo muszę Wam powiedzieć, że jest przede wszystkim bardzo ciepły. A naprawdę taki mega, mega pozytywny i podoba mi się. Także linki zostawię Wam na dole do tych wszystkich ciuszków. Jestem ciekawa, czy Wy coś ostatnio upolowałyście w Sinseju na wyprzedażach, czy też z nowych kolekcji. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam tym takim mega kolorowym akcentem. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach.